dzisiaj mam dla Was bardzo ważny odcinek informacyjny, bo chciałbym, żebyście jak najwięcej wypowiedzieli się pod tym filmem, dlatego proszę o dużo, dużo komentarzy z opiniami. Na początek pytania do Was, czyli to, co chciałbym od Was się dowiedzieć. Po pierwsze, filmy. Jak wiecie, czasem jest tak, że recenzji jest na kanale mało, czasem jest tak, że recenzji jest na kanale dużo. I ja nie wiem, co z tym zrobić, ponieważ teraz na przykład mam nagrane chyba 7 recenzji do przodu. I czy wywolicie system, gdzie te recenzje wchodzą sobie raczej stale, co 2-3 dni, nawet jeśli to się ma rozciągać, na przykład jakaś kostka dopiero po miesiącu będzie recenzja, czy wolicie, żeby jak mam te recenzje, to żeby nimi po prostu srać na ten kanał, czyli codziennie wrzucać po recenzji. To jest dla mnie bardzo ważne. Jak byłem w Pradze na Mistrzostwach Europy, wtedy recenzje były codziennie. Przez 4 dni pojawiły się 4 recenzje codziennie. Ja widzę, że trochę to się odbija na wyświetleniach. Dużo gorsze mają wyświetlenia, może nie dużo, ale mają gorsze wyświetlenia recenzje, jeśli wychodzą z dnia na dzień. Dlatego chciałbym, żebyście Wy się określili. Czy wolicie raczej, żeby na spokojnie, żeby to były stałe filmy, które wychodzą co 2 miesiące, co 3 miesiące, nie, co 2-3 dni i wtedy wiadomo, że tych filmów na trochę jest i na pewno nie będzie przerw na kanale, bo zawsze coś się znajdzie do wrzucenia. Czy wolicie jednak, że te recenzje szły jak najszybciej, bo na przykład wychodzi piątka od Shang-Chi i wy nie chcecie czekać tydzień, chcecie mieć ją za 2 dni? Taki przykład. To jest wasza decyzja. Druga rzecz, co wy sądzicie o filmach takich typu vlogi? Czy chcecie więcej informacji w filmach, czy raczej na fanpage'u? No, na fanpage'u ja tam staram się coś wrzucać, informacje, ale dla mnie nie ma problemu nagrać taki film jak teraz, luźny, pogadać sobie. Co prawda jestem gorszy od innych vlogerów, bo nie robię cięć i nie jest tak, że jestem raz tu, raz tu, raz do góry nogami. Nie robię cięcia co 3 słowa. Może to jest gorsze w odbiorze, może nie. Ja uważam, że tak jest bardziej naturalnie, jak teraz robię. I pytanie do Was, czy Wam się podobają w ogóle takie vlogi informacyjne, czy w ogóle unikać wszystkiego, co nie związane z kostkami na kanale. Czego bym nie chciał, bo jutro będzie unboxing niezwiązany z kostkami na kanale. Chciałbym, żebyście go zobaczyli. Będzie trochę tego, czym ja się interesuję, poza kostkami. Dlatego to też jest ważne. I trzecia rzecz, co sądzicie o filmach? Za godzinę film wejdzie na kanał, godzinę po tym filmie, czyli prawdopodobnie gdzieś 19:20, nie wiem, na którą się wyrobię z tym. Na kanał wejdzie film, recenzja, drugi raz, Megaminksów od Mofangge, z tym, że będzie to recenzja razem z Arciem. Był u mnie Arcio, nagraliśmy wspólnie taką luźniejszą recenzję. To nie jest recenzja, w której siedzimy i mówimy kostka ścina z tylu i tylu stopni, nie chodzi najlepiej, ale coś tam. To nie jest, wiecie, scenariusz, nie ma nic takiego. To jest improwizowana recenzja, bardziej luźna pogadanka, bo recenzję już mieliście na kanale taką dokładną, a to, co chcę nagrywać z osobami, które znają się na danych kostkach, załóżmy, wychodzi nowa siódemka, zapraszam Juska, wychodzi jakiś super skup, zapraszam Jonka czy Michała Żewuskiego, żeby mieć właśnie osoby, które znają się na danej kostce, żeby one też się mogły wypowiedzieć, żebyście usłyszeli nie tylko ode mnie, no bo ja mimo wszystko, o ile układam w miarę szybko, no to nie mam aż takich kompetencji, żeby uważać się za jakiegoś mistrza Square'a czy mistrza Cube'a, a są osoby w Polsce, które są naprawdę mistrzami tych konkurencji i to nie tylko polskimi, ale światowymi mistrzami, dlatego chciałbym wiedzieć od Was. Czy będzie pasował Wam? Zobaczcie sobie za godzinę ten film i tam pod nim napiszcie, co sądzicie o tym stylu. To nie będą w żaden sposób skryptowane rzeczy, tak? Nie będzie tak, że my się umawiamy, że słuchaj, ty mówisz to, ja mówię to, takie i takie zdanie. To będą luźne, tak jak zobaczycie przy filmie z Arciem, raczej co nam wpadnie do głowy, to mówimy. Czy Wam takie coś pasuje? To jest dla mnie bardzo ważne. Może być to dość ciekawa nowość na kanale, dość ciekawa nowość, bo będziecie wiedzieli też parę informacji od tych osób, które zajmują się daną kością. A z informacji, ponieważ to pisałem tylko na fanpage'u, trochę mnie ucina, bo kłócam. To pisałem tylko na fanpage'u, mianowicie Hobby Master. Na razie robimy sobie krótką przerwę z Hobby Masterem. Traktujmy te 11 odcinków, które się pokazały jako pierwszy sezon. Miał być 12 odcinek wakacje, miał to być odcinek o kostkach Rubika i innych. Miał to być odcinek, w którym miały być materiały z Euro z Pragi, bo byłem w Pradze na Euro. Miałem ze sobą kamerę, nagrywałem dużo. Nie tylko na samych zawodach, ale z całego naszego wyjazdu. Tak, chciałem, żeby w tym zawarła się troszkę mała mini relacja z naszego wyjazdu. Pojechaliśmy paczką, fajnie się bawiliśmy. No ale co mnie przybiło i dlaczego to się nie pokazało? Po powrocie z Euro, jak wiecie, ja informowałem, miałem od razu HDM. U mnie byli Libańczycy, ja na HDM pomagałem, nagrywałem film z tego, co się działo w Zawiercie. Wam do takiego krótkiego filmiku rzucę link w komentarzach, żebyście widzieli, że coś robiłem, że nie ma tak, że się obijałem. Nagrywałem film, a że materiału trzeba było sporo, używałem i GoPro, i kamery.
No to oczywiście w połowie nagrywania brakło mi miejsca na karcie, więc zgrałem sobie wszystkie filmy z HDM, które nagrałem na komputer, wszystkie z HDM i sformatowałem kartę. No właśnie, zgrałem sobie wszystkie filmy z HDM, a nie zgrałem sobie filmów z Pragi, które były na tej karcie. I takim oto sposobem straciłem naprawdę świetne materiały. Udało mi się nagrać wiekopomny moment, jak samochodem przekraczamy 200 tysięczny kilometr robiony samochodem. Miałem nagrane, jak Przemek Kaleta się śmieje. No miałem tam naprawdę fajne rzeczy. Zrobiłem dość dobrą średnią w trójce, wyjątkowo dobrą jak na mnie, jeśli chodzi o zawody, bo w domu robię lepsze. Fajne rzeczy, naprawdę fajne rzeczy. Było mi przykro, że zrobiłem taką głupotę, że nie dopilnowałem tego. Za dużo się działo w tym czasie i po prostu... No wiecie jak to jest, lecę z kamerą i się nie zastanawiam. Brakuje mi miejsca, no to raz, dwa, zgrałem wszystkie materiały z HDM i format. Skończyło się HDM, ja chcę montować Hobby Mastera, a tu nie ma materiałów. Trochę szkoda mi było, trochę mi było przykro, cały czas jest mi przykro. Ale jeszcze to rozwiniemy, postanowiłem, że w takim razie poczekamy. Ja teraz zbieram na aparat. Chcę troszkę sobie sprzęt ulepszyć, żeby coś fajnego się tworzyć. Chcę w wakacje może nazbierać materiałów, przemyśleć, jak ten Hobby Master ma wyglądać i chciałbym od września czy października wrócić i znowu co 2 tygodnie, że ten Hobby Master wychodził. Dla to traktujcie jako taki pierwszy sezon, taki wstępniak. No a Hobby Master oczywiście będzie, nie bójcie się. No i co, na dzisiaj to wszystko. Ja Wam bardzo dziękuję, dajcie znać, co sądzicie o takich informacyjnych filmach, czy lubicie moją twarz oglądać, czy nie lubicie. Dajcie znać, czy może chcecie jakieś filmy ze średnimi. Mogę zawsze przy okazji jakiejś super nowości, recenzji, mogę zawsze robić na przykład osobny filmik, gdzie robię średnią na tej kości, żebyście widzieli, jak ona chodzi w praktyce. No i to tyle na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Do zobaczenia w następnych filmach. Trzymajcie się i cześć! Muzyczka z Familiady.